Cześć, witajcie. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania Panterę dwójkę. Pojazd ten już sprzedałem, dlatego nie mam widoku z garażu. Natomiast oczywiście tradycyjnie postaram się powiedzieć parę słów o nim. Może z grubej rury od razu, po prostu go nie lubię. Już mówię dlaczego. Grałem praktycznie wszystkimi tirami ósmymi, jeśli chodzi o medy. Brakuje mi tylko jeszcze Pershinga, ale też go kiedyś zrobię i wtedy będę miał już zupełne porównanie. Odkąd kupiłem Panterę dwójkę, naprawdę doceniłem Indian Pancera, jeśli chodzi o niemieckie medy. Pantera dwójka jest, jest przeciętna, jest tak przeciętna, że słaba moim zdaniem. Mobilność mamy no słabą. Jeżeli oczywiście się rozpędzimy, jak to bydle już jakoś tam się rozpędzi, no to jedzie dość dobrze. Natomiast największym problemem tego pojazdu jest start. On się bardzo wolno rozpędza, ma duże problemy jeśli chodzi o podjazdy pod górki, wtedy naprawdę ciężko go wtoczyć. No i oczywiście słaba taka mobilność, słaba taka zrywność jego powoduje, że jeśli chodzi o jakieś jakiekolwiek objeżdżanie czy coś, to raczej słabo to wygląda, czy jeśli chcemy z kimś walczyć, czy nawet z Tedekiem i potrzebujemy takiego startu z kopyta, no to na to liczyć nie możemy. Chyba taką największą zaletą tej panterki jest to, że stosunkowo sporo jak na meda potrafi dingnąć, ale oczywiście jak to na niemiecki pojazd przystało, jeżeli dostanie strzał w dolną płytę, bardzo często pada silnik i to jest też bardzo denerwujące, bo często to się zdarza, kiedy już zużyjemy zestaw naprawczy i wtedy nie dość, że ten pojazd nawet ze sprawnym silnikiem słabo jeździ, to z uszkodzonym silnikiem, to już musicie wiedzieć, to jest po prostu męczarnia. Kolejna rzecz, słabo u tej panterki jest dosyć z kamuflażem. Ja akurat na tej załodze mam dość mocno rozwinięty kamuflaż, bo praktycznie na wszystkich załogantach, tam chyba tylko na jednym nie jest. To i tak nie było najgorzej, natomiast porównując jeszcze parę bitew, jak zaczynałem, jak Stork miał Panterę dwójkę, to widziałem, w jakich miejscach on się wyświetlał, to nie było zbyt ciekawe. Co jeszcze? Mamy tutaj słabsze opuszczanie działa na pewno niż w indyku, co powoduje, że czasami po prostu nie jesteśmy w stanie opuścić działa na przeciwników, to jest też upierdliwe. No i działo, jakim dysponujemy, jest to działo z Tygrysa pierwszego, czyli działo, które ma na zwykłych pociskach 203 penetracji, a na pociskach premium 237. I teraz tak, czy to dużo? No porównując niektóre medy 8 tieru, takie jak na przykład Pershing, no to można powiedzieć, że dużo. Natomiast moim zdaniem 203 penetracji na 8 to jest dobre jak nas rzuci na 8, jest dobre w miarę jak nas rzuci na 9, ale na 10 tej penetracji zaczyna już brakować. Gdyby Pantera dysponowała większą mobilnością i była zdolna do bardzo dobrego objeżdżania przeciwników, zaskakiwania czy flankowania, to wtedy te 203 peny nie przeszkadzałoby tak bardzo. Natomiast przy jej słabej zrywności, do tego też mapą, jakie obecnie w WOT-cie mamy, penetracja 203 dość często nie wystarcza, a nawet jeżeli chcemy postrzelać z amunicji premium, mamy niewiele więcej, bo tylko 237. To nie jest taka gigantyczna różnica jak na przykład w Pershingu między penetracją zwykłą a na pocisku premium. Kolejna rzecz, która też spowodowała, że Pantera dwójka w jakiś sposób mi obrzydła, to jest matchmaking, jej losowania, a dotyczy to zwłaszcza losowań plutonowych. W tym tutaj, jak widzicie, jestem w plutonie takim troszkę dziwnym, z hegemonem na lajcie T21, który właśnie tam go sobie ekspił, a Jari dosiada fałki prowadzącej do Mausa. Oczywiście jesteśmy rzuceni na dziesiątki. Na szczęście tych dziesiątek za dużo nie ma, bo naprawdę Panterą dwójką dość przyjemnie mi się gra, jeżeli jestem na ósemkach, na dziewiątkach jako tako, na dziesiątkach nie gra mi się wcale przyjemnie, jest dla mnie to męczarnia, a losowania ma częste na dziesiątki. Możecie mi wierzyć albo i nie, to już pozostawiam pozostawiam wam indywidualnie, natomiast uwierzcie mi, graliśmy z hegemonem ostatnio, jak był ten event, co za każde zwycięstwo był razy 2 exp, zrobiliśmy sobie maraton, graliśmy 6 albo 7 godzin bez przerwy. Ja jeździłem, expiłem Panterę dwójkę, hegemon jeździł na T3-4, a zawsze ktoś był jeszcze z nami w plutonie. Czy to była Basia, czy Jari, czy tam jeszcze Tytanowy Janusz. Generalnie nie jeździliśmy we 2 osoby, tylko zawsze w 3 osoby. I przez 6 czy tam 7 godzin pod rząd, ósemkami w plutonie 3-osobowym ani razu
Naprawdę, ani razu nie byliśmy na topce. Czyli cały czas tą panterą dwójką męczyłem się na dziesiątkach, od wielkiego dzwonu były dziewiątki. Ani razu w tym składzie nie byliśmy na topce, co tym bardziej pojazd mi obrzydziło. Jak grałem sam, częściej lądowałem na top, jako top tier, wtedy dało się coś ugrać częściej. Oczywiście na dziesiątkach też czasem wyjdzie bitwa, że się da coś naklepać, jak zawsze, ale częściej zdarzy się, że oddacie jeden, dwa czy tam trzy strzały, niż zrobicie więcej. O wiele pewniej czułem się Centurionem jedynką czy STA jedynką, jak mnie rzucało na dziesiątki, niż Panterą dwójką. Nawet Indykiem na dychach mi się grało o wiele lepiej niż tą Panterą. To tyle, jeśli chodzi o opinię o samym czołgu. Zobaczymy, jak się potoczy bitwa tutaj. Przejdziemy już do kamery takiej, jaką miałem podczas bitwy. Jest to mapa Himmelsdorf oczywiście, Dolny Kap. Ja jako med, no bo tak to już jest, kieruję się w stronę górki. Jari, ponieważ ta jego fałeczka również jest dość mobilna, postanowił pojechać ze mną. Hegemon będzie tam coś kombinował tą T21. Ja w tym momencie zobaczyłem, że IS-7 jeszcze jakieś tam pojazdy kierują się w stronę górki i przez moment zrezygnowałem z jechania na ten hill. I tak się zastanawiałem, co zrobić teraz, ale zobaczyłem, że tory są obstawione dość mocno. Mamy tam E4, mamy Jak Tigera, mamy Godzilla. Alejkę obstawia Maus i Jak Tiger. No to niestety jedyna okazja, jedyne miejsce, w którym mógłbym coś zrobić, to mimo wszystko będzie heal, więc podjąłem decyzję, iż wracam na tego heala. Zwłaszcza, że zobaczcie, lewa strona, tam jest obiekt 704, czyli jest czwarty. Nie chciało mi się, szczerze mówiąc, jechać na spotkanie z tymi pojazdami. Paradoksem jest to, że ja nie lubiłem grać na dziesiątkach Panterą 2, nawet nienawidziłem, a mam do zaprezentowania poza tą bitwą jeszcze jedną bitwę wam na Panterce dwójce. Dzisiaj jest środa, jak wieczór, jak to nagrywam. Jestem troszkę po pracy zmęczony, ale oczywiście nie wypada mi zostawić was w czwartek bez filmu, więc nagramy tą powtórkę. A mam nadzieję, że jutro po pracy uda mi się nagrać drugą bitwę na Panterce dwójce, również na dziesiątkach, którą będę mógł wam pokazać w piątek i zamknąć wtedy temat tego meda. Panterkę, tak jak mówiłem, już skończyłem, sprzedałem, E50 kupiłem na promocji, tam te 15% na niej stoi w garażu, ale raczej nie spodziewajcie się zbyt szybko materiałów czy filmów z jego udziałem, ponieważ dopóki nie uzbieram Free Expa na wszystkie moduły, nie będę tykał E50. Na razie uciułałem na gąsienicę i silnik, a resztę expa jeszcze czasu troszkę zajmie na zbieranie, bo nie zamierzam przetapiać, tylko po prostu z grania kiedyś ten exp się uzbiera. Jak widzicie, górka tutaj została pchnięta, jest 4 do 2, ja dopiero dojechałem tak naprawdę, 4 do 3. Minęło już sporo czasu, póki co byłem bezużyteczny. Teraz spada nam lewa strona. Ja mimo wszystko postanowiłem, już jak na tej górce jestem, że zobaczę, co jest na dole, jest Jak Tiger. Przyjmuje strzał. Tutaj próbuję go jakoś objechać, ale oczywiście podrzuciło mnie i w ogóle dojdzie teraz do śmiesznej sytuacji. Zobaczcie, próbuję ruszyć, ale to jest właśnie problem tej pantery, że bardzo, bardzo powoli startuje. Na szczęście Jak Tiger był nieogarem, też nie próbuję jakoś się tutaj wywijać czy walczyć. Teraz już jest tak naprawdę za późno dla niego, bo jestem już mu na tyłku. Widzę, co się dzieje z linią 3. Widzę, że Foch podjeżdża nam do bazy, ale no nie mogę zostawić tego Jak Tigera, muszę go skończyć. Pięć do 7. Przeładunek 6.15 to taki standardowy, mniej więcej trochę ponad 6 sekund, jak na medy na tierze 8. Jari padł, nie wytrzymał nerwowo, że setka wjechała na hila i stamtąd snajpi. Teraz wyraża, że drogi kolega w SC jest bardzo, ma bardzo dobre umiejętności snajperskie w takim czołgu, jakim jest SC. 8 do 7. Pada nam baza. Tu jest jeszcze SC praktycznie pełna.
teraz zastanawiałem się, co robić. Czy jechać na złamanie karku, próbować dekapować bazę, czy zająć się tymi czołgami, które tu stoją. Zatrzymamy na chwilę powtórkę. Słuchajcie, kiedyś była bitwa na kanale u Pawlusa z perspektywy jego, gdzie ja w obiekcie 268, mam Pawlus w Leopardzie 1, zrobiliśmy na tej samej mapie ostateczne poświęcenie i przegraliśmy. Ta bitwa była też u Turoka z perspektywy Isa VII, który tą bitwę z nami wygrał. I nazywała się tam, nie pamiętam już niku tego gracza, ale generalnie ktoś tam pogryzł AZP. Ja właśnie w tamtej bitwie zdecydowałem się na gwałtowny powrót, po prostu jak najszybciej bazy, no bo wiadomo, to jest najważniejsze, i zostawiłem Isy VII, które były tutaj, i to się potem na mnie zemściło, bo to jeden Is VII padł, ale drugi wygrał bitwę. Teraz zdecydowałem się, że skoro jest tutaj Maus, gdzieś tam się będzie kręcił hegemon, to zrobiłem coś, czego na randomach się w sumie robić nie powinno, czyli zawierzyłem, że mysz, posiadając dużo HP, będzie w stanie przytrzymać przeciwników na tyle, że ja będę w stanie pomóc moim siłom skończyć te dwa czołgi, żeby później nie mieć z nimi problemów. Czy to była dobra decyzja? Zobaczmy. Jest te 3-4. Strzał ze zgęszeniem, żeby się nie wiercił. Trzeba go wykończyć, zanim nie przyjedzie ta esetka. Esetka, jak widzieliście, nie ma topowego działa. Zostawiam tą T-34, ponieważ tam jeszcze dojechał do tego Leoparda PTA nasz towarzysz, i próbuję teraz w tej esecie wjechać na tyłek. Baza jest kapowana cały czas. Jest esetka. Teraz zły strzał. Tutaj miałem chyba albo problem z myszką, albo nieudalne próby strzału wyprzedzeniem. Jednak ta esetka ma to powiedział, pomyliło mi się. Teraz zrobiłem to, o co mi chodziło, czyli strzał ze zgęszeniem. Tutaj uderzyłem własnego Leoparda PTA, cofając się i wytraciłem celowanie. Udało mi się podpalić i wycofując miałem bardzo dużo szczęścia. Przyjąłem strzał od esetki na gąskę. Równie dobrze mógłbym mieć już trupem. No ale przyfarciło się. Tutaj te dwa czołgi zostały sprzątnięte. Ładuję amunicję premium, ponieważ wiem, że tam jest obiekt 704. Gdzieś tam był IS-4. Z penetracją 201 mogę mieć problemy. 33%, znaczy 33 sekundy do końca kapowania, 17 sekund, 15, hegemon tam twardo walczy tą swoją T21, jest obiekt, strzał, pierwsze zdekapowanie, wycofujemy się, 10 sekund, 9, 8, 7, 6, 5, 4, już się dramatyczna sytuacja robi, 2 sekunda, i dekap w ostatniej chwili. 704 zniszczona. Udało się zatrzymać. I teraz zostaje tylko fosz i mamy 6 sekund. Czy damy radę? Esetka na szczęście dekapuje. 12 do 11. Fosz strzela, wykańcza Egmona. Ja teraz nerwowy strzał, nie trafiłem. Pytałem się, ile fosz jeszcze ma amunicji. Usłyszałem, że powinien być na przeładowaniu. Na to wygląda. I teraz ja oddałem strzał, esetka dobiła, 14 do 12, sytuacja uratowana. Najśmieszniejsze było to, że ten fosz był fioletowy i taki pomysł jego na skapowanie był dość dziwny, zwłaszcza że tam hegemon mówił, że miał moment, że mógł spokojnie tam ich powybijać. Z bitwę tą wygraliśmy też po części przez błąd przeciwnika, ale na tym ta gra polega, że trzeba wykorzystywać błędy wroga, a samemu popełniać jak najmniej. Jak widzimy, lekkie śmianie się z fosza powoduje pewien poziom frustracji. No wiadomo, zdarza się każdemu, nie ma co go za to winić. I teraz arta zostaje wykończona, jest 15 do 12, zobaczmy wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitwę tą dostałem odznakę asa pancernego, a ponieważ był to mój pierwszy as pancerny, o ile dobrze pamiętam, na panterce dwójce, uznałem, że trzeba będzie go pokazać, żeby podtrzymywać pewną tradycję.
as pancerny na danym pojeździe, który expię, zawsze warto pokazać, o ile nie jest totalnie nudny. Ale myślę, że bitwa ta nie była nudna, jeśli chodzi o emocje, zwłaszcza to dekapowanie na sekundę przed końcem. 3629 punktów uszkodzeń. Oczywiście możecie znaleźć dużo lepsze wyniki na WOT Replace, jeśli chodzi o obrażenia na tej panterce. Natomiast no, jest to nabite na tierach 9 i 10, więc myślę, że nie jest to wynik, którego należy się wstydzić. Jeden frag i przez to, że biłem tiery wyższe, udało się za tą bitwę i za ten damage uzyskać 1351 czystego expa, co wystarczyło na asa pancernego. Drugi damage w drużynie zrobiłem, a pierwszy exp. I tutaj bitwa, znaczy bitwa, ojej, już mi się plącze. Tutaj ekran podsumowujący bitwę. 19 strzałów oddanych, 17 trafionych, 15 z przebiciem, 3629 punktów uszkodzeń. Tylko jeden pojazd wyspotowany, no ale nic dziwnego z tą mobilnością, to co najwyżej można wyspotować towarzyszy tej samej drużyny. Punkty dekapa bazy, to jest też ważne w tej bitwie, 42 się udało zrobić. Udało się jeszcze zarobić prawie 50 tysięcy za tą bitwę i tutaj nam gwiazdka zdjęta razy 2 plus jakieś tam wszystkie bonusy, jakie były, dały w sumie 4,5 tysiąca expa. To tyle, jeśli chodzi o bitwę na panterce dwójce, o pierwszą, którą chciałem wam pokazać. Tyle, jeśli chodzi o opinię na temat mojego czołgu. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać jeszcze drugą bitwę na panterce i ją będę mógł zakończyć. Rozdział pod tytułem póki co jak dla mnie najsłabszy med tier 8. Oczywiście jest to opinia mocno subiektywna, bo wiem, że na przykład Turok sobie ten czołg chwali, ale w tej grze jest tak, że jednemu dany czołg się podoba, drugiemu dany czołg się nie podoba i to jest chyba w sumie jej najfajniejsze. To dziękuję wam bardzo za poświęcenie waszego czasu, za oglądanie. Zapraszam was do kolejnych materiałów i trzymajcie się. Cześć!